Kasiaka nagrać. Bo wtedy wygrywamy, jak on zawsze coś mówi. Tak? No nagraj, no, coś do mnie sobie zagadaj, to wtedy no, może... wtedy ten... zawsze jest to... A jak przegramy, to wyjdziesz. No to temat numer jeden. Oglądaliście mecz Ligi Świątek? Oczywiście, że tak. Wygrana. Jak mówisz? No co, Polak potrafi, nie? No jasne, że tak. Błachowicz, Świątek, Lewandowski. Zmarzli. I zmarzli. Czwóreczkę. I łysiak. Czego słuchasz, Paweł? Peja tylko i wyłącznie, Peja. Szacunek ludzi ulicy. Paweł, Peja, łysiak. Odpalił tu rana, jest tu rana. Jest. Tylko Peja. Idę za tobą, coś zaczynasz fajnego. Ja nie mam nic do powiedzenia. Mama zawsze mnie uczyła, że jak nie mam nic mądrego do powiedzenia, to żebym się nie wypowiadał. Słuchasz mamy czy nie? Bardzo, zawsze. Mamy i dziewczyny. I taty. I trenera? Trenera słuchasz? Trenera tym bardziej. Tutaj ja mam kolegę, co ma ciekawego coś do powiedzenia. Powiedz coś do... Nie, pogadajmy z łona. Jak się czujesz po tym ostatnim meczu? Dobrze. Tak? Nabrałeś troszkę pewności? No troszkę tak. To jest bośniacki Jacek Góralski. Ma, średnio ma jeden ślizg na pół kilometra przebiegniętego. I średnio jeden piszczel złamany na mecz. Kamery się zwierząt? Podsycham troszkę. Dinozaury. Dinozaury. W porządku, w porządku. Tak, teraz... Z Łuszczowy jesteś, tak? Tak, tak. Znaczy, no z okolic, ale tak. Tu bliziutko. W kadrze województwa razem grali. No. Kiedy to było? Stare, dobre czasy. Tak. Ale na stadionie tu jeszcze nie grałem. A więc bez kibiców to lipa. No. Tak to przeszło by. No. Jak sparing dzisiaj, nie? No, trochę te mecze tak wyglądają bez kibiców. Zapraszamy. U siebie, panowie.